A z nami Cezary Kulesza, a więc prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Panie prezesie, gości pan na gali Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Jak się panu tutaj podoba? Przede wszystkim dobry wieczór. Gdyby mi się nie podobało, to bym tutaj nie przyjeżdżał. Ja jestem tutaj już kolejny raz, niepoliczalny który to raz, ale naprawdę tutaj przyjeżdżam z wielką satysfakcją i doceniam waszą gościnność. Tak jak wcześniej powiedziałem, rodzinna taka atmosfera. A jak pan oceni nominacje oraz laureatów, którzy wygrywali w poszczególnych kategoriach? Czy się zgadza pan z tym wszystkim, co tutaj się zostało wybrane? No trudno mi oceniać, bo osoby, które wybierały, bardziej prześledziły te nominacje, czy akurat te osoby w rzeczywistości zdobyły najwięcej punktów, także trzeba wierzyć temu, co ustaliła kapituła. Prezesie, wy jesteście świeżo po wyborze nowego selekcjonera i mogę zapytać, czym ujął pana Fernando Santos? Dlaczego ten wybór padł na tego akurat szkoleniowca? Ja miałem do wyboru kilku trenerów, no i spośród tych kilku trenerów akurat wybór padł na trenera Santosza. Dlaczego? Dlatego, że trener ma bardzo duże doświadczenie, od wielu lat prowadził reprezentację, nie tylko Portugalii, zdobył, jak wiemy, Mistrzostwo Europy, ale również był trenerem greckiej reprezentacji, prowadził prestiżowe kluby, więc doświadczenie, praca z reprezentacją, tutaj ja myślę, że to będzie takim pozytywnym sygnałem dla naszych kadrowiczów i wierzymy w trenera, że awansujemy na Mistrzostwa Europy. Wiemy, że dzisiaj trener jest na meczu Lechii Gdańsk z Gwizdewem Łódź, ale były plotki, że ma się dzisiaj pojawić również tutaj na tej gali. Czy może pan to potwierdzić? Czy był taki temat? Czy była taka w ogóle szansa? No był taki temat, ale nie chcieliśmy już trenera w jakiś sposób wprowadzać w życie towarzyskie, bo on przyjechał do pracy i to jest pierwszy jego dzień pracy, więc wybrał Lechię Gdańsk, grają z Widzewem, do przerwy chyba jest 0-0, patrząc tam na wynik. Jutro Wisła Płock, no i w niedzielę Legia Warszawa, także pojechał ze swoimi asystentami, no i zaczęła się żmudna, ciężka praca. Wiemy, że trener będzie mieszkał w Polsce. Czy to był jeden z warunków kontraktu, czy to była sama inicjatywa tego szkoleniowca, aby utożsamiać się tutaj z Polakami? No, to była inicjatywa od nas. Jakby trener dostał zapytanie i twierdziliśmy, że wcześniejszy trener nie mieszkał w Polsce, tylko dojeżdżał na zgrupowania, więc dobrze by to wyglądało, gdyby trener powiedział, że nie będzie miał z tym problemu i cały sztab szkoleniowy również będzie mieszkał w Warszawie. Zostali już wczoraj zakwaterowani, wybrali swoje miejscówki, w których będą mieszkać, także są zadowoleni i dzisiaj już pojechali do pracy. Jak pan ocenia jakby pierwsze jakby dni, to że ten trener sam wychodzi z inicjatywą, żeby oglądać te mecze, no to jest całkiem inne podejście niż trener Souza, mimo że obaj z tego samego kraju. Ja wiem, ale trener na konferencji prasowej zapytany o trenera Sousa, więc powiedział, że znamy się, lubimy się, ale my jesteśmy dwaj różni, każdy inaczej pracuje. Może powiem tak, że każdy trener ma swój styl pracy i tutaj trener się trzyma tego, co robił przez wiele, wiele lat. Tylko poczekać trzeba na wyniki, efekty tej pracy. Dziękuję panie prezesie. Dziękuję. I życzę powodzenia. Dziękuję.